Dlaczego tu przyszłaś? Tak jak przeczytałaś w liście, nie chcę mieć z tobą do czynienia. Teraz Udagawa-san i ja będziemy dyskutować na temat zaręczyn. Nie wtrącaj się dłużej w moje sprawy. Mei, w liście, którym napisałaś, życzyłaś mi szczęścia z każdym. Pamiętasz? Czytanie tego sprawiło, że poczułam się lepiej. Ale jeśli Mei, którą kocham, nie może również być szczęśliwa, nie chcę tego szczęścia. Nie tylko ty, menedżer, dziadek, papa i mama, każdy, kto nas wspiera, chce być szczęśliwa z każdym. Przestań być tak naiwna! Być szczęśliwy z każdym? To, co zawsze mówisz, to zwykły nonsens! Coś takiego nigdy się... Może! Wiem, że to może być trudne, ale coś sobie uświadomiłam. Spędziłam pół roku sama się zamartwiając, ale w czasie, gdy nie możesz zrozumieć swoich uczuć, wszystko, co musisz zrobić, to porozmawiać z ludźmi wokół ciebie. Nawet jeśli prawdopodobieństwo tego, że możemy być razem, jest niskie, nigdy się nie poddam, ponieważ wiem, że jest możliwość. Wystarczy tego. Nieważne, co powiesz, moje uczucia się nie zmienią. Po prostu odejdź. Mei, teraz czy ty mnie nienawidzisz? Naprawdę cię nienawidzę! Czy zdajesz sobie sprawę, przez jaką ilość problemów przeszłam, żeby się od ciebie odizolować? Poprosiłam Himeko i innych, aby dali mi więcej pracy w szkole. Przypisałam się do innej klasy. Nawet sama zdecydowałam, aby przyspieszyć zaręczyny. Ale nieważne, jak mocno odpychałam cię od siebie, ty po prostu nie znikasz. Zamiast tego, dni, kiedy myślałam o tobie, tylko się namnażały. Cały ten czas, kiedy byłyśmy rozdzielone, czułyśmy ten sam ból, prawie jak siostry. Nie mogę znieść bycia tylko twoją siostrą. Mogę być zbyt idealistyczna. Natychmiast działam bez zastanowienia i prawdopodobnie jestem wielką, starszą Plexą. Ale wiem, że będę cię kochać bardziej niż kogokolwiek na całym świecie. Więc proszę, wyjdź za mnie. Myślisz, że każdy zrozumie nasze szczęście, które chciałyśmy, Yuzu? Tak długo, jak jesteśmy razem, będzie w porządku. W każdym razie, Yuzu. Szybko zdecydowałaś o małżeństwie. To może być możliwe w niedalekiej przyszłości. Poza tym, nie jesteś tą, która powiedziała, żeby mierzyć się z nieznanymi konsekwencjami? Powiedziałam. Yuzu. Me... Zaczekaj.
kocham cię. Przepraszam. Mówienie tego bez namysłu nie ma w ogóle sensu, prawda? Załóżmy, że to się nie wydarzyło. Wcale nie! Też cię kocham. Hehehehe.